Witamy Państwa bardzo serdecznie na antenie telewizji świętokrzyskiej. Debata kandydatów na wójta na Głowic, Elżbieta Frejewska i Jacek Lato. Witam Państwa bardzo u nas serdecznie w studiu. Witam Panie Redaktorze, witam Państwa. Nazywam się Elżbieta Frejewska, pochodzę z Nagłowic. Ponad 40 parę lat mieszkam w Nagłowicach. Byłam już dwukrotnie wójtem gminy Nagłowice. Moja kariera zawodowa jest długa i bardzo interesująca. Jestem z wykształcenia radcą prawnym, mam aplikację radcowską. Byłam pracownikiem, dyrektorem Urzędu Wojewódzkiego, komisarzem wyborczym przez jedną całą kadencję i kawałek następnej. Działałam społecznie w wielu organizacjach, byłam członkiem Zarządu Regionalnej Organizacji Turystycznej. Jestem prezesem Zarządu Oddziału Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych. Jestem członkiem Lokalnej Grupy Działania GRYF. Wiele spełniam się na wielu polach i wielu funkcjach. To teraz słowo od pana Jacka Lato. Kilka słów o sobie, bardzo proszę. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Jacek Lato. W szczęśliwym związku małżeńskim z żoną Anną. Mam 52 lata. Syn Arkadiusz mieszka i pracuje po ukończeniu studiów w Krakowie. Córka w tej chwili studiuje jeszcze we Wrocławiu. Jestem honorowym krwiodawcą. Moje hobby to przede wszystkim jazda na rowerze. Lubię dobrą książkę, bilard i podróże po Polsce. Szanowni Państwo, w mijającej kadencji pełniłem funkcję wójta gminy Nagłowice i mam nadzieję, że będzie tak dalej. Dziękuję. Dziękuję. To proszę Państwa było słowo wstępne. Proszę Państwa, tylko kilka słów wyjaśnienia naszym widzom i również Państwu. Tą naszą debatę podzieliliśmy na trzy etapy. W rundzie pierwszej my będziemy zadawali pytania, to będą pytania odredakcyjne. W rundzie drugiej wzajemnie będziecie sobie Państwo zadawali pytania, to będą pytania po trzy od każdego z Państwa. W rundzie trzeciej pozwolimy Państwu powiedzieć o swoich planach na rozwój gminy i na to, jak sobie wyobrażacie gminę. To będzie takie swoiste expose, na to będzie 3 minuty. No i zakończymy debatę. Ustaliliśmy sobie, proszę Państwa, tutaj z kandydatami, że będziemy mieli 2 minuty na odpowiedź na pytanie, 30 sekund na ripostę wzajemną i 15 sekund na zadanie pytania. Bardzo proszę o to, o przestrzeganie. A w tych pytaniach odredakcyjnych również po 2 minuty damy Państwu, żebyście Państwo mogli swobodnie sobie się wypowiedzieć. Możemy zaczynać? Jak najmniej. Proszę Państwa, runda pierwsza. Pierwsze pytanie i ustaliliśmy również kolejność, żeby było, my jako faceci, żeby było sprawiedliwie i naprawdę fajnie. Równo, żeby było równo. Żeby było równo. Równo, kobieta, panie zaczyna. Redaktorze. Kobieta zaczyna. Runda pierwsza. Jakie działania, inwestycje w mieście chciałbym w przyszłej kadencji podjąć? Czas na odpowiedź 2 minuty. Zaczyna pani Elżbieta Frejewska. Bardzo proszę. Proszę Państwa, nasza gmina, może zaczniemy od przedstawienia naszej gminy, jest gminą typowo rolniczą, nie ma przemysłu i w obecnej sytuacji, kiedy rolnictwo nasze ulega powiększeniu, te gospodarstwa się powiększają, to już nie jest 5 hektarów, tylko 100 hektarów, ilość rolników nam spada. Trzeba zaproponować mieszkańcom jakąś inną możliwość dodatkowego zarobku. Ja od lat 90. wprowadzałam agroturystykę na terenie naszej gminy. Już nawet fundusze SAPART przedakcesyjne udawało się nam ściągnąć, mnie udawało się ściągnąć i realizowaliśmy w formie gospodarstw agroturystycznych. I to jest ten kierunek, który chciałabym dalej kontynuować po to, aby nasi mieszkańcy, mając mniejsze gospodarstwa niż te 100 czy 200 hektarów, mogli utrzymać rodziny. To jest bardzo ważne. Jesteśmy w niedalekiej w sumie odległości od Katowic i tego okręgu śląskiego i ludzie często przyjeżdżają do nas, osiedlają się na wakacje, na mniejsze czy dłuższe pobyty weekendowe i to może napędzać u nas właśnie tą agroturystykę. Potrzebne są jeszcze atrakcje, które chcemy zrealizować, bo na pewno wiele takich drobnych atrakcji, ale moją taką kluczową inwestycją, którą chcę realizować, to jest niezależnie od turystyki, to jest budowa zbiorowiska
zbiornika małej retencji w miejscowości, na gruntach miejscowości Rakoszyn, pomiędzy Nową Wsią a Zdanowicami Zawodziem. Tam gmina ma kilkanaście hektarów. Ja ten grunt komunalizowałam wiele lat temu. Na szczęście nie został sprzedany. W związku z tym na gruntach tej miejscowości będziemy chcieli zbudować zbiornik małej retencji. A dlatego, ponieważ tak, mamy, to powiem może później. Ten dzwoneczek właśnie jest nieunikniony. Tak, jest nieunikniony. Przepraszam bardzo, ale będziemy obwieszczać upływ czasu. To samo pytanie, jakie działania i inwestycje w mieście chciałby Pan, w mieście, w gminie chciałby Pan w przyszłej kadencji podjąć? Czas, 2 minuty, zaczynamy. Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałbym kontynuować to wszystko, co zostało rozpoczęte w właśnie mijającej kadencji. Zrealizowaliśmy bardzo wiele inwestycji i chcielibyśmy kontynuować dalej to wszystko, co było realizowane. A mamy już pozyskanych bardzo dużo środków. Kilkanaście milionów złotych na realizację między innymi rozbudowy i przebudowy placów zabaw na terenie gminy Nagłowice, termomodernizacji budynku Brynicy Mokrej, realizację dróg na terenie gminy Nagłowice. Na to wszystko mamy już środki. Również modernizacja systemu ogrzewania przy szkole podstawowej w Nagłowicach zostanie już w tym roku zrealizowana. W przyszłości planujemy, aby na terenie naszej gminy powstał żłobek, tak jak jest mówione, że żłobek w każdej gminie. Chcielibyśmy również dalej rozwijać infrastrukturę sportową, między innymi dokonać modernizacji asfaltowego boiska, które znajduje się przy szkole podstawowej w Nagłowicach. I długo oczekiwany przez dzieci i młodzież skatepark, aby powstał przy szkole podstawowej w Nagłowicach. Mam nadzieję również na pozyskanie różnych środków, które obecnie w nowej perspektywie unijnej pojawiają się. Będziemy na bieżąco obserwować pojawiające się perspektywy finansowe i zgłaszać swój akces do realizacji tych inwestycji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To było pierwsze pytanie z rundy pierwszej. Drugie pytanie do Pani Elżbiety. Czym chciałaby się Pani zająć w sferze pomocy społecznej i walki z bezrobociem? Zaczynam. Proszę Państwa, to jest właśnie to, co zaczęłam mówić w odpowiedzi na pierwsze pytanie, mianowicie zapewnienie mieszkańcom dodatkowych źródeł dochodu. To jest bardzo istotne. Nasza gmina, tak jak większość gmin wiejskich, gwałtownie się wyludnia. W 2014 roku, kiedy opuszczałam urząd gminy, było 5300 mieszkańców. Obecnie jest 4740, a więc w ciągu tych 10 lat było 600 mieszkańców. To jest tylko ci, którzy byli zameldowani na stałe i ich nie ma, ale są również tacy, którzy są zameldowani, a ich nie ma. Konieczne jest stworzenie alternatywnych źródeł dochodu. A więc ja stawiam na agroturystykę, na turystykę. Jeżeli chodzi o pomoc społeczną, moim marzeniem jest, aby został stworzony dom pomocy dziennej dla osób starszych, dla seniorów i osób wykluczonych. Taki dom istniał w Nowej Wsi, fundacja go prowadziła, z różnych przyczyn przestał funkcjonować, ale uważam, że to był bardzo dobry pomysł i rzeczywiście cieszył się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Uważam, że to trzeba dalej kontynuować. Natomiast w sferze bezrobocia, tak jak powiedziałam, spróbujemy tworzyć nowe miejsca pracy, również poprzez roboty publiczne i inne formy współpracy z Urzędem Pracy. Chcę powiedzieć, że w czasie, kiedy ja pełniłam funkcję wójta, ja zatrudniałam okresowo do 40 osób rocznie, które wykonywały różne prace pielęgnacyjne, drogowe, rozmaite, nie wymagające jakichś większych tutaj wykształcenia i możliwości. Oczywiście to wymagać będzie dużo pracy z mojej strony, ale uważam, że tak, z taką ofertą należy wyjść do mieszkańców. Ale idealnie się odpowiedź skończyła. To samo pytanie do Pana Jacka Lato. Czym chciałby Pan zająć się w sferze pomocy społecznej i walki z bezrobociem?
Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o pomoc społeczną, to też chcielibyśmy kontynuować to wszystko, co razem z pracownicami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest realizowane. A realizowane jest bardzo wiele. W tym roku między innymi rozpoczęliśmy działania związane z pomocą asystenta dla osób niepełnosprawnych. 20 osób zostało objęte tym programem. Pomoc, paczki żywnościowe, asystent rodziny, to wszystko dla mieszkańców jest realizowane. Jeżeli chodzi o kwestie współpracy z seniorami, również bardzo dobrze się układa współpraca z Nagłowicką Akademią Seniora. Udało się po przeprowadzeniu pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do nowego budynku wygospodarować pomieszczenie dla seniorów, z którego są bardzo zadowoleni. Jeżeli chodzi o kwestie bezrobocia, to przede wszystkim zależałoby mi na tym, żeby ściągnąć inwestorów na teren naszej gminy. Udało się to już w mijającej kadencji po sprzedaniu dawnej szkoły w Zdanowicach. Powstała firma Agros, w której zatrudnieni zostało wielu mieszkańców naszej gminy. Chcemy zrealizować żłobek, w którym też będą zatrudnieni mieszkańcy z naszej gminy. Mam nadzieję, że to wszystko uda się zrealizować. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. I przechodzimy do trzeciego pytania i zarazem ostatniego w tej rundzie. Jak wyglądać będzie Pana działalność w sferze kultury, edukacji i sportu w gminie? Teraz pozwoli Pan, zmienimy. Zacznijmy od Pana. Bardzo proszę. Start. W tym przypadku również chcielibyśmy kontynuować to wszystko, co jest prowadzone przez Gminny Ośrodek Kultury, a jest bardzo wiele. Biegi rejowskie, 3 godziny dla rodziny, festyny rodzinne, zabawa na dechach, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, akcje honorowych dawców krwi, czy rozpoczęte w tym roku wielopokoleniowe warsztaty, które będą uruchomione, warsztaty florystyczne, kulinarne, warsztaty rękodzieła. To wszystko będzie realizowane przy pomocy Gminnego Ośrodka Kultury. Jeżeli chodzi o sport, bardzo dobrze współpracuje się z klubem sportowym Dąbna Głowice. Dzięki naszym staraniom wyremontowane zostały szatnie, powstało boisko treningowe dla dębu i dzięki zwiększeniu dofinansowania na sport powstały 2 nowe grupy młodych zawodników dębu na Głowice. Rośnie nam nowy narybek. Myślę, że wszystkie te działania sportowe są widoczne w gminie. Ważne jest również to, że naszych młodych sportowców uhonorowujemy. Jest takie stypendium dla młodych sportowców, które rozsławiają gminę na Głowice. Przede wszystkim są to biegaczki, a nawet trafiła się zawodniczka, która uprawia boks. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. To samo pytanie do Pani Elżbiety. Jak wyglądać będzie Pani działalność w sferze kultury, edukacji i sportu w gminie? Proszę Państwa, no dzięki moim staraniom został wybudowany w Nagłowicach piękny obiekt, Gminny Ośrodek Kultury. Ja cieszę się i jestem dumna, że on żyje, że jest tam wiele zajęć, że spotykają się ludzie, że jest chętnie odwiedzany. Jest naprawdę bardzo nowoczesny budynek, przystosowany do różnych możliwości i atrakcji. I jedną z takich możliwości jest uruchomienie kina. I to kino funkcjonowało, na początku funkcjonowało w okresie letnim, kiedy przyjeżdżają, młodzież się zjeżdża, kiedy są właśnie ludzie ze Śląska, z Letnicy, funkcjonowało kino. Mieliśmy nieodpłatnie udostępnione, dzięki moim tam zabiegom, mieliśmy nieodpłatnie udostępniane filmy i to kino cieszyło się popularnością. Ja chciałabym, żebyśmy wrócili do tego. Również chciałabym, aby powstały grupy, które będą prowadziły różne zajęcia dla młodzieży, a także no, jest w naszym powiecie jędrzejowskim spora grupa osób uprawiających malarstwo, amatorów, ale na bardzo, uważam, wysokim poziomie.
Sama kiedyś kupiłam nawet kilka obrazów i mam je w domu. I uważam, że takie czasowe wystawy, nie tylko w Dworku, ale również w Gminnym Ośrodku Kultury, gdzie często ludzie przychodzą, wpłynęłoby korzystnie zarówno na odwiedzających, biorących udział w zajęciach, jak i na same osoby, które praktykują to malarstwo i przy okazji z pewnością warsztaty, które podnosiłyby kwalifikacje tych osób. Ja uważam, że w każdym z nas tkwi jakiś talent, tylko trzeba go odszukać. Ale żeby go odszukać, trzeba zaproponować wiele różnych możliwości. Natomiast chcę jeszcze przypomnieć, że w przyszłym roku będzie mijać 520. rocznica urodzin Mikołaja Reja. Myśmy piękną uroczystości organizowali, kiedy była to 500. rocznica. Ja jeszcze może o sporcie, panie redaktorze, proszę. Nie w tej rundzie już niestety. Ojej, sport jest bardzo ważny, bardzo ważny i chcę rozszerzyć. Rozszerzyć zakres działania na inne sekcje. Umawialiśmy się i musimy przestrzegać tego. Dziękujemy bardzo, proszę Państwa, za pierwszą rundę. W rundzie drugiej wzajemne pytania kandydatów do siebie. Czas na zadanie pytania 15 sekund. Będziemy tego przestrzegali. Na odpowiedź 2 minuty. Będzie możliwość ripostowania i na ripostę będziemy mieli 30 sekund. Zaczyna Pani Elżbieta Frejowska. Pierwsze pytanie do Pana. Chciałam zapytać, dlaczego gmina nie dba o majątek gminy, w szczególności o pałac w Desznie i budynek w Nowej Wsi. Pałac w Desznie to już ruina. Dziękuję bardzo. Proszę o odpowiedź na to pytanie. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o pałac w Desznie, jest sprawa sądowa prowadzona z spadkobiercami tego pałacu i niestety wszystko wskazuje na to, że będziemy musieli ten cały majątek pałacu w Desznie oddać właścicielom, ponieważ wychodzi na to, że nie podlegało pod reformę rolną przekazanie tego majątku na rzecz gminy Nagłowice. Jeżeli chodzi o Nową Wieś, no niestety podpisana została w 2016 roku umowa z Instytutem Dygasińskiego, która przekazuje zarząd nad tym budynkiem właśnie temu instytutowi. Została ona podpisana, jeżeli dobrze pamiętam, na 15 lat. I analizując zapisy tej umowy, w chwili obecnej nie możemy rozwiązać tej umowy. Niestety takie zostały zapisy w tej umowie, że tylko jeżeli nie będą płacone czynsze dzierżawne, a do 2025 roku takie czynsze nie będą przez gminę wystawiane, nie możemy takiej umowy zerwać. Dziękujemy bardzo. Ja chciałam, będzie riposta? Tak. Chciałam zaznaczyć, że w Księdze Wieczystej pałac w Desznie jest w dalszym ciągu własnością gminy Nagłowice. W związku z tym, jako właściciel, ponosicie Państwo odpowiedzialność za to, do czego doprowadziliście pałac w Desznie, ku oburzeniu mieszkańców. Natomiast odnośnie Nowej Wsi jest droga sądowa do rozwiązania umowy. Jestem radcą prawnym, znam przepisy, jest możliwość rozwiązania tej umowy. Jest to mienie gminne i właściciel musi dbać o swoje mienie. Dziękuję bardzo, zmieściła się Pani idealnie. Teraz drugie pytanie. Pierwsze pytanie, Pan Jacek Lato do Pani Elżbiety, bardzo proszę. Na filmach umieszczanych w internecie występuje Pani bardzo często z Panem Pawłem Faryną, który gwarantuje realizację różnych inwestycji przez Panią. Co będzie, jeżeli Pan Paweł Faryna nie zostanie wybrany na starostę jędrzejowskiego, a wszystko na to wskazuje, że nie zostanie wybrany? Te wszystkie obietnice pójdą do kosza? Proszę Państwa, Pan Paweł Faryna, niezależnie od wszystkiego, jest starostą na dzień dzisiejszy. Wiemy, że jest taka tradycja, że gminy podpisują porozumienia ze starostwem na partycypację w inwestycjach, które są realizowane. I niezależnie od tego, czy Pan Paweł Faryna będzie starostą, czy będzie to ktoś inny,
takie umowy będę podpisywała, bo je podpisywałam w przeszłości. I nasi mieszkańcy nie ponoszą winy za to, że mieszkają przy drogach powiatowych, a nie tylko gminnych. W związku z powyższym będziemy realizować, opracowujemy harmonogram na 5 lat, harmonogram tych inwestycji, tych przede wszystkim chodników, bo moim celem jest dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców. Ruch na drogach jest coraz silniejszy i w związku z tym będę starała się budować chodniki tam, gdzie jest to niezbędnie konieczne. Mieszkańcy tego oczekują, chcą tego i będziemy to realizować. Na tych filmikach właśnie pokazuję po dyskusjach z mieszkańcami. Ja nie podejmuję decyzji zza biurka, tylko rozmawiam z mieszkańcami i to mieszkańcy wskazują, które miejsca są niebezpieczne, gdzie oczekują, żeby wybudować zatokę przystankową, gdzie wybudować chodnik, gdzie wybudować drogę. To wszystko jest realne i ja to zrealizuję. Nie takie inwestycje w przeszłości realizowałam i daję gwarancję, że te inwestycje zostaną zrealizowane w okresie trwania mojej kadencji. Mam nadzieję, że pan Paweł Faryna, dobry gospodarz, zostanie starostą na następne kadencje. Uważam, że dbał o wszystkie gminy i będzie też dbał o naszą gminę, gminę Nagłowice. A ja gwarantuję, że będę zabiegała o środki. Jestem bardzo skuteczna w zabieganiu o środki finansowe dla naszej gminy, ale to może uda mi się później powiedzieć. Dobrze. Oddzwonię sobie. Riposta, panie Jacku, bardzo proszę. Jestem ciekawy, co na to budżet powiatu, bo jeżeli będą przekazywane środki z powiatu na drogi powiatowe w gminach, tak jak do tej pory, to na realizację tych wszystkich inwestycji braknie 100 lat. I co na to włodarze innych gmin powiatu jędrzejowskiego, bo przecież wychodzi na to, że cały budżet powiatu będzie skierowany na teren gminy Nagłowice. Dziękujemy bardzo. Teraz pytanie drugie. Pani Elżbieto, bardzo proszę do pana Jacka. Dowiedziałam się na zebraniach, że gmina złożyła wniosek o przydział środków na zakup samochodu strażackiego do Warzyna. Niestety zabrakło bodaj jednego punktu do tego, żeby się zakwalifikować. Proszę o pytanie, bo już tak. Gmina nie złożyła odwołania od tej decyzji. Dlaczego? Już mogę odpowiadać. Tak, bardzo tak? Proszę. Szanowni Państwo, otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź na złożony wniosek na zakup samochodu strażackiego dla OSP Warzyn. Wszystkie sprawy formalne zostały prawidłowo złożone i jesteśmy na liście rezerwowej i czekamy na dodatkowe środki finansowe uruchomione w tym zadaniu. Niestety nie da się zwiększyć liczby mieszkańców gminy Nagłowice, co miało wpływ na punktację. Nie da się zwiększyć liczby wyjazdów strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Warzynie, co też miało wpływ na punktację. Nie jesteśmy też w terenie, gdzie są wielkopowierzchniowe lasy, które też miało wpływ na punktację, bo nie otrzymaliśmy z tego zakresu punktów. Wszystkie inne oceny zostały ocenione na wartości maksymalne. Nic innego tutaj nie dało się zrobić. Dlatego nie było najmniejszego sensu pisania odwołania, ponieważ całkowicie zgadzamy się z punktacją, która została oceniona przy ocenie naszego wniosku. Dziękuję bardzo. Jak rozumiem, będzie riposta? Tak? To znaczy, chciałam usłyszeć potwierdzenie, że gmina świadomie nie złożyła odwołania. Dziękuję bardzo. To teraz pytanie od pana Jacka Lato. Bardzo proszę. Szanowna pani, proszę powiedzieć, jakie powody były likwidacji zakładu komunalnego w Nagłowicach, jakie tam były nieprawidłowości, że aż doszło do postępowania prokuratorskiego. Przecież gmina w związku z niepłaconymi podatkami i nieprawidłowościami straciła ponad 1 000 000 zł. Dziękuję bardzo. Proszę na odpowiedź. To jest historia sprzed kilkunastu lat, kiedy byłam wójtem.
Nie znam dokładnie szczegółów sprawy, ponieważ nie byłam w to wprowadzana. Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ nie byłam stroną tego postępowania. Dziękuję bardzo. Będzie riposta? Tak, oczywiście. Zakład komunalny do 2014 roku był pod nadzorem pani Elżbiety Frejowskiej, która wtedy pełniła funkcję wójta gminy Nagłowice, i większość tych nieprawidłowości, które zostały wykazane w postępowaniu prokuratorskim, były właśnie w tym okresie. Ja może sprecyzuję, już że nadzór sprawował mój zastępca. Proszę. To jest nieprawda. Bardzo proszę, bardzo proszę. Umawialiśmy się, tak. Przestrzegajmy tego. Teraz pytanie może zadać pani Elżbieta, panu Jackowi. Bardzo proszę. Chciałam się zapytać, dlaczego plac przy Spichlerzu został porzucony, nic się tam nie robi, gmina nie dba o porządek wokół. To jest interesujący obiekt, który można by wykorzystać. Dziękuję bardzo. Czas na odpowiedź, 2 minuty. Jak najbardziej jest to cenny plac. Nawet chcieliśmy, aby pojawił się jakiś inwestor, który by zakupił ten teren i w jaki sposób został zagospodarowany. To, że nie dbamy, to jest nieprawda. Ten teren częściowo jest koszony, tam odbywają się pokazy cyrków, które przyjeżdżają na teren gminy Nagłowice. Jest też wykoszany teren na parking dla samochodów osobowych, które przyjeżdżają do dworku Mikołaja Reja. Dziękuję bardzo. Będzie rykoszet? Tak, no jestem zaskoczona, że w ogóle był pomysł sprzedaży tego gruntu. To jest bardzo cenny i ważny grunt dla gminy, gdzie można przeprowadzić bardzo interesujące inwestycje. Ja mam taki zamiar. Dziękuję bardzo. I ostatnie pytanie w tej rundzie od pana Jacka dla pani Elżbiety. Szanowna pani, proszę powiedzieć, dlaczego do samego końca pełniła pani funkcję komisarza wyborczego i w ostatnim dniu możliwym została pani zgłoszona dopiero jako kandydata na wójta gminy Nagłowice? Czy chodziło o kwestie finansowe, czy przygotowanie sobie gruntu pod wybory? Pytanie jest, powiem, absurdalne. Czy ja złamałam prawo? Nie złamałam. Przepis takie możliwości mi dopuszcza i ja dostosowałam się do obowiązujących przepisów. Jestem zaskoczona, że ktoś zarzuca mi, że przestrzegam przepisów prawa. Tylko jako urzędujący komisarz wyborczy prowadziła pani już kampanię wyborczą. Dziękuję bardzo. Zakończyliśmy, proszę państwa, rundę drugą wzajemnych pytań. W rundzie trzeciej umówiliśmy się z naszymi gośćmi, że będzie to runda, gdzie będą państwo mogli poznać ich wizję na gminę Nagłowice. To takie swoiste expose. Umówiliśmy się też, że będzie na to 3 minuty i że zacznie pani Elżbieta. Bardzo proszę, pani Elżbieto, pani wizja gminy Nagłowice. 3 minuty. Proszę państwa, nasza gmina Nagłowice jest, jak już zaznaczyłam, typowo rolniczą gminą i musimy wspierać tu rolników w tym, aby prowadzona przez ich działalność gospodarcza była jak najbardziej efektywna i najbardziej dochodowa. Tutaj potrzebne są również inwestycje w drogi dojazdowe do pól, aby ułatwić rolnikom dojazdy ciężkim sprzętem, bo obecnie ten sprzęt jest wielokrotnie większy aniżeli przed kilkunastu laty. Natomiast oprócz tego, jak już zaznaczyłam, chcę, aby w naszej gminie rozwijała się agroturystyka, aby powstawały nowe atrakcje, i takie atrakcje chcę skondensować właśnie na placu wokół tego Spichlerza. Spichlerz obecnie jest w stanie bardzo, bardzo złym, ruinalnym. Niemniej jednak są środki finansowe na to z programów, zarówno program finansowy dla województwa świętokrzyskiego, jak i z programów ministerialnych są środki na renowację zabytków. I wyremontowany Spichlerz łącznie z atrakcjami wokół tego obiektu spowoduje większe zainteresowanie.
takie chociażby jak małe tężnie solankowe, jak właśnie skatepark, jak różne atrakcje, i to przyciągnie turystów. Rozbudowanie ścieżek rowerowych, w perspektywie zbiornik małej retencji, który spowoduje za jakiś czas, że będzie można go wykorzystać również w perspektywie po ukończeniu tego zbiornika i upływie określonego terminu, trwałości projektu na cele rekreacyjne. To jest kilkanaście hektarów. Ja nawet miałam opracowaną koncepcję już budowy tego zbiornika, no jednak tak stało się, a nie inaczej. I tak widzę perspektywę naszej gminy, że musimy inwestować w turystykę jako dodatkowe źródło naszego finansowania. I mamy ikonę w postaci Mikołaja Reja. Proszę Państwa, jestem zaskoczona, że nasza gmina nie podjęła żadnych działań w związku z tym, że Mikołaj Rej, jego twórczość została ograniczona w nowej perspektywie w programach nauczania, że nasza gmina nie podjęła żadnych działań, że nie wystosowała jakiegoś apelu, protestu, aby Mikołaj Rej pozostał dalej w świadomości Polaków, aby można było również wykorzystać tą osobę i tą postać dla promowania naszej pięknej gminy na Głowice. Mam nadzieję, że Państwo podzielą moją opinię, podzielą moją wizję naszej gminy. Musi to być gmina przyjazna dla mieszkańców. Mieszkańcy muszą się identyfikować z tą gminą i taki mam szczery zamiar to realizować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz 3 minuty i exposé, jeśli chodzi o gminę na Głowice, do pana Jacka Lato należy. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy gminy na Głowice. Przed nami druga tura wyborów. Na wstępie chciałbym podziękować wszystkim za zaufanie i oddany na mnie głos 7 kwietnia. 898 głosów to naprawdę bardzo dużo. W 2018 roku, kiedy prowadziłem kampanię, skupiałem się na dwóch sprawach: zadłużeniu gminy i równym traktowaniu wszystkich mieszkańców naszej gminy. Dla przypomnienia, w 2014 roku, kiedy pani Frejowska ustępowała władzy pani Monice Boleskiej, zadłużenie gminy sięgało 9 milionów złotych i zbliżało się do 50% wartości dochodów. W 2018 roku, kiedy ja zostałem wybrany na wójta, zadłużenie wynosiło już prawie 10 milionów złotych. Inwestycja w fotowoltaikę, ponad 300 kW instalacji, brak stanowiska wicewójta i inne działania, jeżeli chodzi o finanse gminy, doprowadziły do tego, że udało nam się zmniejszyć zadłużenie o ponad 3 miliony złotych. Ponad 3 miliony złotych, pomimo tych wszystkich inwestycji, zakupionego sprzętu i pojazdów. Niewiarygodne inwestycje proponowane przez moją kontrkandydatkę związane z zalewem w Rakoszynie czy stadionem w Warzynie, wielokilometrowe chodniki i drogi budowane nawet na terenie sąsiedniej gminy Sędziszów, to tylko obietnice bez podawania źródła ich finansowania. Ponadto ja starałem się tak dzielić środki finansowe, aby w każdej miejscowości powstało coś nowego. Nawet w takiej miejscowości jak Caców został wybudowany budynek dla potrzeb OSP i KGW, a najmniejszej miejscowości Chycza Brzustki powstał teren wraz z altanką i miejscem na ognisko. Jeżeli uważacie Państwo, aby dalej tak sprawować władzę w gminie, aby był taki równomierny rozkład, jeżeli chodzi o poszczególne miejscowości i stopniowa redukcja zadłużenia, to proszę o Państwa głos. Dla mnie ważne jest również to, w jaki sposób współpracuje się z ludźmi. Te wszystkie słowa wsparcia od moich współpracowników, radnych, sołtysów i mieszkańców pozwalają na to, żebym pomyślał o tym, że byłem, jestem i będę bardzo dobrym włodarzem gminy na Głowice. I pamiętajmy, że nieważne jest z poparciem jakiej partii startuje się w wyborach i kto za kim stoi, ale jakim się jest człowiekiem. I na koniec chciałbym podziękować za już i prosić o jeszcze, abyśmy mogli cieszyć się razem i później pracować dla dobra naszej gminy na Głowice.
Dziękuję bardzo. Obydwoje Państwo zmieściliście się idealnie w swoim czasie. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, dziękując kandydatom za udział w tym programie, mamy nadzieję, że było pomocny ten program, jeśli chodzi o Państwo, że Państwo obejrzycie sobie tą debatę i ustalicie swojego kandydata, który najbardziej będzie spełniał Państwa oczekiwania. A ponad wszystko, idźmy wszyscy do wyborów 21 i oddajmy swój głos, bo to po prostu jest nasz obowiązek. Dziękuję Państwu za udział w programie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję.